szczęsny serak wisi jak miecz Damoklesa. Wysokość ponad 8000 metrów. Piękny wschód słońca. Grupa gosy Brumów, Brodspiki, Czogolica. Próbujemy iść w kierunku szczytu. Trochę nie najlepsza aklimatyzacja, ale piękna pogoda. Trzeba korzystać. No nic, uciekam stąd, bo to nie najlepsze miejsce na konwersację. Spróbuję coś pokręcić, jak będę ponad serakiem. GPS pokazuje 8205. Wydaje się, że jest trochę wyżej. Jestem dokładnie pod serakiem. Dobrze się czuję. Chętnie bym płynął do szczytu. No jest nastąpiła dosyć kuriozalna sytuacja. Tego chyba jeszcze na K2 nie było. Przede mną jest zator Membersów na tlenie. Tutaj wygląda bottleneck, z którego właśnie wyszedłem. To jest ten osławiony trawers. Wcale nie wygląda jakoś szczególnie trudno. Szkoda, że nie mam dwóch czekanów. Może wtedy łatwiej byłoby minąć te mrówki, które przede mną idą. No nic, zaraz coś będę kombinował, bo sytuacja jest idiotyczna. 6 rano, 8300, czyli ładny czas, ładna wysokość. Świetnie się czuję. Chciałbym szybko pójść do szczytu i szybko stąd uciekać. Ale przed nami jest potężny korek, który się w ogóle nie posuwa. Nie wiadomo, czy tu wyprzedzać ich bokiem. W sumie teren nie jest trudny. Wszyscy wiszą na cienkiej linie, która i tak nie ma ich szans utrzymać. Jest kompletny surrealizm. Na mi wisi serak. Dobrze, przynajmniej pogoda jest piękna. A w ogóle mi się to nie podoba, no. Zamiast się wspierać, to stoję w kolejce jak jakiś debil, no. Idiotyczna sytuacja. Taki to widok jest z wysokości 8200 metrów na K2. Tylko wspinać się nie da. Kompletnie nie wiadomo, co robić w tej sytuacji. Gdyby to była normalna góra jakaś inna, bym po prostu schodził, że nie będę stał w kolejce jak idiota. No ale jednak to nie jest normalna góra, to jednak K2. Jest piękna pogoda. 300 metrów do szczytu. Nie wiem, że trzeba po prostu grzecznie stać w kolejce. Jak za starych, słusznie minionych czasów. Tutaj wszyscy dookoła na tlenie, to oni sobie mogą stać. No ja wiem, że z każdą chwilą jestem słabszy i nie robi mi to dobrze, no. Poza tym ten serak też zaraz będzie wytapiać. Ani tu coś jeść, bo już organizm nie chce trawić. Picia mało, trzeba oszczędzać. Jakiś kompletny bezsens. Nie wiem, może zejść po prostu i spróbować innym razem. Bez tłumu. Może poczekać, aż teren się zrobi rzeczywiście łatwiejszy. Spróbować ich minąć, fakt, że jest trochę torowania, ale nawet torując, kurde, się idzie szybciej niż oni. Tym bardziej, że tam widać obóz czwarty, ja wyszedłem z obozu trzeciego i ich zdążyłem dogonić jeszcze. Ja nie wiem, co oni idą jakby chcieli, a nie mogli.
No dobra, koniec tego jojczenia. 8405. Najprawdopodobniej zaparcia człowiek może w sobie znaleźć. 40 metrów nietrudnego zbocza. Tylko ja z nim chyba idziemy bez tlenu. Coś niesamowitego. Boję się popatrzeć na GPS-a. Jestem na krawędzi mojej wydolności oddechowej chyba. Jeszcze 100 metrów dam radę, ale więcej już pieprzę. Nawet jak stoję, to mi brakuje oddechu, więc nie wiem, czy będę w stanie powiedzieć cokolwiek ze szczytu. Stromo, wysoko, lawiniasto, końca nie widać. To za przeklęta góra. Już mnie całe poczucie humoru opuściło. Słuchajcie, to jest szczytka 2. Jeszcze kawałek. I tam będę. Jestem na szczycie K2! Hurra! Godzina 10:30. Chyba się popłaczę, nie wiem, czy ze smyczenia, czy ze szczęścia. Jestem na szczycie K2. Brak mi słów. Nie wiem, zobaczcie sami dookoła. Miesięcy temu pełen emocji i niepewności jechałem na swój pierwszy wielotysięcznik. A dzisiaj stoję na swoim trzecim. Tak wrotna K2. Jestem niesamowicie szczęśliwy. Pozdrawiam was tutaj na dole. Szczególnie krajan Stychów. No i do zobaczenia na dole. Trzymajcie kciuki za bezpieczne zajście.